Państwa, w takim razie kolejny punkt. Oświadczenia i komunikat. No co będzie, jak nie będzie sesja? No właśnie. Czy będzie sesja? Będzie. Będzie sesja, natomiast tak jak Państwo pamiętacie, my po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta Krakowa, miejmy nadzieję, że tak się stanie na sesji w tym tygodniu, musimy bodajże w ciągu 30 dni, tak? W ciągu 14 dni musimy podjąć uchwałę w sprawie planu finansowego na rok 2014. I w związku z tym pierwszą sesję pozwolę sobie zwołać, tak żebyśmy się jakoś tutaj w terminie próbowali zmieścić, no to będzie początek stycznia na pewno. I wtedy też przedłożymy proponowany harmonogram sesji do końca kadencji. To jest nie jest kadencji, ja to już. Komisja. Nie wiem, czy też można prawie administrację nie wiem. Koniec kadencji będzie w styczniu 15. Tak. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś oświadczenie, komunikat? Ja chciałem taki komunikat podać tutaj radnym, że jak będą chodzi na odbiory jakieś inwestycyjne, żeby nie zawierzali, bo zazwyczaj zawsze się mówią tak, że my zaraz to poprawimy, jutro przyjeżdżamy, poprawimy. Niestety, proszę Państwa, mam własne doświadczenie i tutaj koledzy również mają doświadczenie, że nie poprawimy. Niestety jest to trza mowa po to tylko, żeby protokół podpisać. No. I w takim razie wnioskuję, ażeby, jeżeli koledzy będą na takich odbiorach, będą usterki, to po usunięciu tych usterek dopiero podpisać protokół. Czyli droga komisja. No, byłem, jeszcze odbierałem schody na ulicy Szczęśliwej. Do tej pory nie wymieniony jest krawężnik, nie jest wymieniona podstropnica, która ubita była. Oni twierdzili, że rozjeżdżają to samochody, które wjeżdżają do Biedronki. No niestety nie ma innych uszkodzeń, tylko te, które były na odbiorze. Byłem wczoraj, oglądałem. Pan? Dziękuję. Tak, panie przewodniczący, nawiązuję tutaj do pana Zbigniewa. Rzeczywiście tak jest i myśmy tutaj z panem Bromą odbierali przedszkole w Piaskach na Rząskiej plus park na Woli Luchackiej, na Kurwanowie, przepraszam. I sytuacja jest taka, że okazuje się, że kilkakrotnie interweniuje do tej firmy, której niby żeśmy odebrali, że jest wszystko w porządku i dopiero dzisiaj zostało to wykonane, ułożenie kostki brukowej. Wszystko się zapadało. Praktycznie była tragedia i trzykrotne telefony, trzykrotne naprawy tej kostki spodowej, teraz jest elegancko. Że więc bezwzględnie, jeżeli jest coś nie tak zrobione, umówić na inny termin odbioru, nie odbierać warunkowo żadnymi tam wpisami, ponieważ to nic nie daje, tak jak pan Zbigniew mówi. I to jest już kilkakrotnie, a widzę, że niektórzy radni faktycznie bezwzględnie trzymają się takiej zasady i jest są efekty. To samo będzie teraz odbiór bodajże w środę w parku, prawda? Plus w przedszkolu w Piaskach właśnie tutaj prosiłem pana Wronę, że bezwzględnie coś będzie niezamontowane, niedokończone, zmienić termin na inny termin, absolutnie nie odbierze. Dziękuję. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze. Już są jakieś świętki? Przypomnę Państwu, że jest świąteczna noworoczna wydanie gazetki naszej dzielnicowej. Bardzo bym prosił, żeby to zabrać i rozdać mieszkańcom. A czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu? Znaczy, panie przewodniczący, komisje mogą się odbywać. Dobrze, może patrzymy, jeśli może tak bym zgłosił tylko, że nie, to nie jest do końca znany termin sesji. No to o tyle może bym prosił o wstrzymanie się do początku stycznia i z początkiem stycznia będzie można. Dobrze, nie, czy ktoś z Państwa chce jeszcze chciał coś? W takim razie ja korzystając z okazji chciałbym Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych, dużo powodzenia i szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego.